Heja, witam, witam. No, kolorki są jakie są, bo akwarium rano, godzina przed siódmą jeszcze. No to taka moc lampy bardzo malutka. Tutaj ja to zawsze, jak widzicie, posługuję się do różnic jej jakby no, mocy swoim luksomierzem. Ledwie 300 luksów. U mnie tak się włącza na karmienie rano. I mniej więcej na tej mocy to już sobie świeci od rana. Fotosyntezy to nie pobudzi. No co to jest 300 luksów, kiedy lampa świeci jak świeczka. No, oczywiście telefon tego nie odda. Ale generalnie można sobie uzmysłowić, że 200-300 luksów w porównaniu do 8 ponad tysięcy w szczycie, jak ona świeci już ustawiona na razie najmocniej, no to chyba jest różnica. To tyle co nic. No nawet musiałbym zobaczyć, ile świeczka luksów daje. Gdzieś tam w necie to na pewno da się wyczytać. Ale o czym tu dzisiaj? No, mamy tutaj eksperyment. A, to przy okazji zmierzę, bo tu jeszcze woda. Co prawda, ja już tam opublikowałem filmik chyba, a przynajmniej nakręciłem i pokazywałem, jak tutaj było tylko pół centymetra tyle wody. Znaczy aż tyle, a pół centymetra odparowane. I jak co się działo z TDS-em, kiedy odparowała ta część wody, no to jeszcze sobie tak przy okazji, póki to jeszcze mam, bo tego nie wyrzucałem. Dalej se ta woda odparowywała. O proszę. 270, czyli jeszcze woda odparowała, jeszcze TDS wzrósł. A to tak tylko informacyjnie, bo dzisiaj też nie o tym. Chcę tą wodę wykorzystać do takiego sobie jeszcze pobawienia się testem kropelkowym NO3. No ponieważ tu już mam w akwarium gdzieś około poniżej 10, może 10, no 10, 10 gdzieś tak jak Zolek pokazuje. To tutaj skoro wody odparowało, to powinno być tego azotu więcej. Stężenie większe. I będę chciał sobie po prostu porozcieńczać, po 50% rozcieńczać co rusz i zobaczyć, jak ten zalek mi się zachowa w niższych skalach, czyli poniżej 10, czy będzie się zachowywał w miarę liniowo, czy rzeczywiście coś będzie inaczej. No bo ciekaw jestem tych opinii, tego różnego zachowania zaleka przy wyższych stężeniach i przy niższych, a że do tej pory niższych stężeń nie miewałem, tylko zawsze około 20 lub więcej. A teraz mierzę już po tych podmiankach i mam te 10 na razie, gdzie GBL pokazuje mi 1, no to ciągle mi obniża się ten azot. Także no, zobaczymy. A przynajmniej ja sobie zobaczę, żeby się tak dodoświadczyć w tej materii. Na razie, bo to nie chcę, bo to tak za długo spauzować, może mi się nie uda. To na razie chyba tylko tyle tytułem wstępu. No, ewentualnie jeszcze powiem tak, że na chwilę obecną, tuż po przedwczorajszej podmianie, mierząc sobie w tym akwarium parametry, to właśnie Zolek pokazywał mi 10, potas, znaczy potas, ile on tam miał? A, też 10. O.
PO4 było 0,6. O, PO4 było 0,6. No ale skoro to było jeszcze do tego jeden azotu było jeszcze JBL-em kropelkowym, tak? Czyli może to uporządkujemy. Zolek pokazywał 10 NO3, GBL kropelkowy pokazywał 1 NO3, czyli tu, jeżeli twierdzi się, że GBL zaniża, no to znaczy, że jest więcej niż 1, a jeżeli wychodzi w porównaniu do egzakły, że zolek zawyża, no to wychodzi mniej niż 10. No czyli uśredniłem sobie, że to realnie może być 5 tego NO3. Trochę podnieść GBL-a w górę, trochę obniżyć wynik GBL-a, trochę obniżyć wynik zoleka, no to niech się gdzieś tam spotkają w okolicach, powiedzmy, pi razy drzwi 5. I w tym wypadku, jeżeli PO4 wyszło 0,6, a potas 10, bo potas mi wyszedł 10, no to ten NPK by wychodziło bardzo, bardzo właśnie wzorcowe, można powiedzieć, tak? Tam PO4 musiałby być 0,5 do wzorca, ale jak jest 0,6, no to też tam, powiedzmy sobie, można przyjąć, że jest ok. Oczywiście, o ile tym wszystkim testom kropelkowym wierzy, no według testów wychodziłoby mniej więcej coś takiego, że te NPK mogłoby być całkiem spoko. Czy tak jest, no to tego to się nie dowiem oczywiście, no chyba, że po jakimś niechcianym zachowaniu w akwarium, tak? Jakieś glony, jakieś inne rzeczy i tak dalej, lub reakcje roślin. No ale to zobaczymy. Będę starał się tak to utrzymywać. Chociaż na jeszcze niższych troszkę wartościach. Czyli tak z tej średniej, ja chciałbym, żeby mi na przykład test kropelkowy GBL-a pokazywał 0, o ile to będzie możliwe, jeżeli on to będzie w stanie pokazać, w momencie, gdy zoleka będzie pokazywał wyraźnie poniżej, odcieniem poniżej 10, czyli koło 5. Wtedy będę zakładał, że coś będzie pomiędzy 0 a 5 tego NO3. No ale, no takie zabawy. No i właśnie po to, żeby przekonać się, jak ten, ponieważ na GBL-a być może już nie będę mógł liczyć w tak niskich zakresach, skoro on tak zaniża i już jest na 1, pokazuje, no to chcę zobaczyć, jak mi zoolek będzie poniżej 10 pokazywał i dlatego chcę wykorzystać tą wodę, którą będę mógł sobie rozcieńczać w proporcjach. Pierw zmierzę sobie, ile mi zoolek w tej wodzie tutaj w tym pojemniczku pokaże, a potem będę sobie rozcieńczał co jakiś tam stopień, co 50%. I będę wtedy wiedział, że jeżeli pokaże mi na przykład w tej wodzie 20, no to po rozcieńczeniu na 50% teoretycznie powinien pokazać 10, potem po rozcieńczeniu na 50% teoretycznie pokazać mi powinien jakieś 5. O, i będę wiedział mniej więcej, czy on się zachowuje liniowo, bo wiadomo, że nie dowiem się dzięki temu, czy on pokazuje wartość rzeczywistą, no bo to trzeba by było dokładnie do skalibrowanego płynu sprawdzać, ale przynajmniej będę wiedział, czy zachowuje się liniowo, czy ten spadek azotu na przykład skokowo równo jest pokazywany o te same wartości. O, i to jest główny cel tego mojego w tej chwili, nazwijmy to, badania. No, to mi nie dawało spokoju. Ciągle nie byłem pewien, bo przy wysokich wartościach, no to wiadomo, już bo sprawdzałem do egzakły, że zolek poważnie zawyża.
że dźbiel poważnie zaniża w stosunku do egzekwy. No ale przy niskich wartościach to wcale takie oczywiste być nie musi. No i zobaczymy. Jak to wyjdzie. No dobra, dajmy spokój rybom, bo tu jeszcze niech te resztki wyjadają i te krewetki, bo są dopiero po śniadaniu. A ja się zabieram do roboty. Hej. To znaczy, spróbuję spauzować jeszcze. Także jeszcze takie hej na 50%, chyba że mi coś się stanie i mi telefon rozłączy nagrywanie. To na razie. No, najpierw pójdzie na pierwszy ogień obydwoma testami, bo będę sobie jeszcze też robił nie tylko z olekiem, ale dźbielem. O. No, chcę zobaczyć, czy też będzie ciągle jedynkę pokazywał, czy przejdzie na zero przy rozcieńczeniu, kiedy zolek przejdzie mi powiedzmy na piątkę lub dwójkę. Na razie tego nie wiem, czy to tak będzie, więc też chcę sobie to sprawdzić. Czyli woda RO, 10 ppmów. Taką miałem w wiadrze od dolewki do akwarium, więc sobie jej użyłem, żeby tu się teraz nie bawić z filtra i nie spuszczać tam znowu iluś tam litrów, żeby uzyskać te 8. Więc powiedzmy wystarczy ta moja dolewkowa. Chodzi o to tylko, aby sprawdzić, raczej podejrzewam, że tu nie powinno być nic azotu, ale żeby się upewnić. W zasadzie sprawdzę. Nie, no sprawdzę jednym i drugim. Przy okazji zobaczę, czy dźbiel mi się czasami na eronie zabarwi. To byłoby ciekawe. A no liczę na to, że zolek pokaże zero, czyli mniej więcej ten odcień koloru żółtego, podczas gdy dźbiel powinien być przezroczysty. Ok. Biorę się za robotę. Ale tu nie będę tego nagrywał, bo to i tak każdy widzi, jak wie i widział już setki razy, jak to się robi, więc tu sobie spauzuję i odpauzuję, jak już coś tam się zabarwi lub nie. Zobaczymy, żeby sprawdzić. Hej, hej, na razie.